Ruda Zuzia i ja jako Rudy generalnie stanowimy tu niesamowity duet, ale nie zmienia to tego, że musisz odpowiadać na pytania. Uwaga, Zuziu, proszę o skupienie. Co cennego zgubiłaś w ogóle? Także czułaś, że zgubiłaś i było ci przykro. Chłopaka. Naprawdę? I się nie znalazł w ogóle? Mnie nie znalazł się. A myślisz, że nowy się nie znajdzie już teraz? Na pewno się znajdzie. No więc właśnie, nie ma się co martwić. Jakie słowo ostatnio się ciebie trzyma? Postanowienie noworoczne. A masz jakieś postanowienia? Znaleźć dziewczynę. Dobra, to piękne. Tak jak co roku, nie? Wiadomo, trzeba kontynuować dobre rzeczy. Co cennego zgubiłaś? Kluczyki. Do samochodu? Tak. Przepadło daleko od domu? No, dosyć. Znaczy inaczej zapytam, czy to była długa, smutna historia? Nie no, smutna może nie. Nie. A, no wszystko dobre, co się dobrze kończy. Okej, okay. Co cennego zgubiłeś? Telefon. Dawno temu? No, ze 3 miesiące temu. Ale w sumie jeden w życiu zgubiłeś telefon tylko? Nie no, z 5. Kurczę, ten ostatni boli najbardziej, wszyscy to wiemy. Co cennego zgubiłeś? Dzisiaj? Nie, w ogóle. Takiego cennego, że pamiętasz, że to zgubiłeś. Portfel, klucze do domu i klucze to chyba z 7 razy przynajmniej. A, czyli portfel, klucze, telefon, imprezowy klasyk. Jakie słowo ostatnio najbardziej ci towarzyszy? Wygrana? O Jezu, oby całe życie, mordo, tego ci życzę. Jakie słowo, Mati, ostatnio ci towarzyszy często? Muzyka, bo jestem pianistą, dyrygentem i kompozytorem. Super, fajnie, oby całe życie, stary, no, muzyka jest... Kompozowałem się tutaj troszkę. Zdecydowanie, stary. No, to muzyka poważna akurat. Ja też jestem muzyką, no, też uwielbiam, jestem pianistą, wiesz, Szymanowski, te sprawy, to no, moja liga, żartuję, kurna, co ty. Jaka cecha w tobie się nie zmieniła od lat? Spóźnialstwo. Waleczność. Dobra, nie, to nie wolę nie podpaść już na starcie. Myślę, że samodzielność. O, man, bardzo ładne to. No, nie wiem, ciężkie pytanie, wiesz? Czy jesteś człowiekiem zmiennym? Zmieniam się, no, zawsze. Bardzo dobrze. Jaka cecha się w tobie nie zmieniła od lat? Szczerość. Nie, może jakaś pasja do muzyki, nie wiem, czy to jest cecha, ale... Ale nie zmalało ci, cały czas tak samo jesteś zajerany. Rośnie. Co ty gadasz? Zdecydowanie. On jest nienormalny. Co każdego dnia zajmuje ci najwięcej czasu? Makijaż. Ranny, poranny. Ale taki uczciwy, rozumiem. Tak. A masz takie dni, że wychodzisz i mówisz, a pół zrobię, że tak lżej nakładasz? No, powiedzmy, jak już zaspałam. Co każdego dnia zajmuje ci najwięcej czasu? Szykowanie się rano. Ile to czasu mniej więcej wychodzi? Tak pira za oko. No, godzina. A jak zaśpisz, to w najkrótszej wersji ile? Jak zaśpię, no to tak sprintem pół godziny, yes. Coś takiego. Co każdego dnia zajmuje ci najwięcej czasu? Wstawanie z łóżka. Co każdego dnia zajmuje ci najwięcej czasu? Praca. To dobrze czy źle? Słabo. Ja też tak myślę, ale przynajmniej hajs jest z czego żyć. Nauka, zdecydowanie. To bardzo dobrze, gratuluję. Oby jak najwięcej, to te nauki akurat nigdy za dużo. Wybieranie ciuchów. Naprawdę? Ile czasu ci to zajmuje? Nie wiem, zależy jaka okazja. Tak najdłużej, jakaś ważna okazja, 3 różne, wiesz. Godzina. Treningi. To dobrze. Treningi, aktywność po prostu. Ale jarasz się. Jaram, bardzo. Jezu, to dobrze. Dobra. Bez treningu to dzień stracony. Co każdego dnia zajmuje ci najdłużej? Kąpiel, zawsze kąpiel, no. A ile ci wychodzi średnio? Pół godzinki, godzinka? 2 godzinki to lubię się tak w wannie pomoczyć, nie? A, czyli spuszczasz zimno, nalewasz cwaniak, uciekaj z powrotem. Tak, dokładnie tak. Ludzie to mają, naprawdę. Jakie słowo ostatnio ci najczęściej towarzyszy? Szczęście. O kurna, stary, zazdroszczę ci i życzę ci na cały rok przy okazji, ale to następne pytanie. Wyobraź sobie, że chciałbym zlikwidować wojny na ziemi, chciałbym, żeby konflikty między państwami były rozwiązywane sportowo. Mianowicie, w jakiej dyscyplinie twoim zdaniem mogły się mierzyć państwa, żeby, wiesz, wyznaczyć zwycięzcę i po jabłkach? Myślę, że bobsleje, bo wygrałby najlepszy, ten, który nie spadnie z toru. Pięknie, bardzo mi się to podoba, a bobsleje byłyby spoko, Jamajka zawsze na propsie, zdecydowanie. Coś, gdzie trzeba się rozebrać. Czyli coś w wodzie na przykład. Nie, to może w saunie po prostu, jak się na przykład pił, zbijany w saunie, 2 ognie w saunie. 2 ognie w saunie może być, albo siłowanie się na rękę w saunie. Na cokolwiek, w saunie to już masz do wyboru, do koloru kończyny, także spoko. Byleby osoby straciły troszeczkę odzienia i wtedy by się poczuły pewniej ze sobą. A też masz taką rozkminę, że na przykład w saunie jesteśmy wszyscy równi, tam nie ma, że bogaty, biedny, wyglądamy tak samo, nie? No tak. Coś w tym jest ostatnio, rozkminiałem to. Ile jesteś w stanie wytrzymać, nie patrząc w telefon, ani nie sprawdzając w kieszeni, czy on jest? Ostatnio cały miesiąc byłem w Indiach i się udało. A muzy z czego słuchałeś? Muzycznie? No nie, muzy z czego słuchałeś? A, nie słuchałem. W ogóle? Nie, w ogóle, no. Ile jesteś w stanie wytrzymać, nie patrząc w telefon, nie sprawdzając, czego masz ze sobą? Jak ja bym wyrzucił w cholerę ten telefon, ale się nie da, to trudne. Obecnie ja teraz z telefonu, to już wytrzymuję 2 miesiące, że tak powiem. A radę w ogóle? Da. A jak się do ciebie dodzwonić? Wystarczy, nie wiem, na maila.
Okej. Okay. Na maila dzwonić. Ja to lubię. Jaki film widziałeś najwięcej razy w życiu? Milczenie owiec. No. Ile razy? O, 20 na pewno. Naprawdę? Naprawdę, bo jest zajebisty. Sztos. Pamiętnik. Ile? Z 4 razy. Interstellar. Ile razy ci się zdarzyło? 7. Gwiezdne Wojny, ale która część to nie mam pojęcia, bo wszystkie obejrzałem mnóstwo razy. Ale także 10 razy, można powiedzieć? Jezusie. Ale fan, dobra? Kevin Sam w domu. Chyba. Ile razy? No nie wiem. Co roku ładowane na święta. Rodzinna tradycja. Jesteś pierwszy, który się Kevina wymienił, a to jest faktycznie bardzo ważny film w naszych życiach. Titanic? Ile razy widziałaś Titanica? Ojejcie, no nie wiem, 3 razy. Jezus, i to w całości od razu 3 godziny walone? Ale to była łezka, czy nie? No, troszeczkę była, no. Ja też tak mam. Dobra, nie przyznawajmy się, już. Jaki film widziałeś najwięcej razy w życiu? Oczywiście Amadeusz Milosza Formana. To jest to o Piątej Symfonii Rachmaninowa, to? Nie, Mozarta. A, faktycznie. Przepraszam, skłamałem. Gwiezdne Wojny oczywiście. Kurwa, to w ogóle się zmienia bardzo często. Ile razy widziałeś Gwiezdne Wojny? Aj, za 100 razy. Jaki film widziałeś najwięcej razy w życiu? Staram się nie oglądać filmów. No ale jakiś widziałeś parę razy, nie? Oj. Film. Może być co innego? Pewnie. No to ostatnio oglądałem, tyle że to jest na YouTubie, musical. Mm-hmm. Nazywa się Home Street Home. Mm-hmm. Spoko? Bardzo spoko. A także na parę razy wejdzie? Jest to punk rockowy musical, więc polecam. Super, sztos. Dobrze, więc a ile razy już masz to na koncie? 5 razy chyba. Ale także wchodzisz do domu i mówisz, bym zobaczył? Nie, bo polecam znajomym i zawsze z nimi oglądam. No zajebiste, w ogóle jeszcze to znosi, to w ogóle bardzo poważny zawodnik. Głupie pytanie do piłkarki, ja wiem o tym, nie? Ale wszystkim innym zadawałem to pytanie. Do czego by ci się przydała trzecia noga? O Boże Święty! Ty byłabyś piłkarką roku, gdybyś miała 3 nogi, no przyznaj. No kiwałabym wszystkich. Byś była człowiekiem pająkiem, dobra. Kiwałabym, Michał, bym chciała. Nie liczy się to pytanie, z piłkarkami nie można tak. Do czego używałbyś trzeciej nogi? Jakbym grał na organach, to do pedałów organowych bym używał. Ale fortepian też ma pedały, nie? Też 3, tak. To może też by się przydało. Jest taki nie naciska się 2 na raz nigdy, nie? A 3 czasem można, pewnie. Kurno, i Mati byłby pierwszym, słuchajcie, pianistą, który by ładował 3 nogi na raz, 2 pedały na raz. Niesamowite. Kogo znasz najdłużej? Jak ma na imię i ile lat go znasz? Najdłużej? No. Twoją mamę najprędzej, nie? Nie, pa, jaki oszust! Nawet wcześniej przed urodzeniem ją poznał. Super, mordka. Ze znajomych, no to... moją koleżankę, no, Sylwię. Ile znacie się z Sylwią? Ojciec, od samego małego, od piaskownicy w sumie. Czyli 46, świetnie, pozdrawiam cię, dziękuję. Mojego kolegę Bartka, z którym się znam od 2 roku życia, mniej więcej. Jezusia, i co, lubicie się jeszcze z Bartasem? Lubimy. I oby tak do końca. Najdłużej zdecydowanie znam Bolka, którego pozdrawiam serdecznie. Znamy się, ojejku, to już zabraknie mi rąk, żeby policzyć. Natalia. Ile znasz Natalię? Od podstawówki. Blanka, moja przyjaciółka Blanka, tak. Ile znacie się z Blanką? To już będzie jakieś 20 lat. Ja, Blanka, pozdrawiam cię razem z Konradem. Trzymaj się, pozdrówy.